Wystarczyło kilka minut ulewnego deszczu, aby ulica Energetyków po raz kolejny zamieniła się w rwącą rzekę, którą płyną nieczystości. Od kilku lat mieszkańcy tej ulicy proszą władze o interwencję w sprawie źle działającej kanalizacji. Niestety, ich problem do tej pory nie jest rozwiązany. To jest niekończący się temat i nie wiem, jak tu powiedzieć, ale do pana prezydenta powinno dotrzeć i do innych władz, że w końcu tą ulicą Energetyków się zająć, bo każda nawałnica, jakiś większy deszcz, to tutaj rzeka i podtopienia. Różne instytucje są powiadamiane i to wszystko idzie jakoś tak pod dywan. Wszystko jest zamiatane pod dywan. Każdy opad deszczu oznacza dla nich ogromne kłopoty. Wybijająca kanalizacja nie pozwala im normalnie żyć. Zalało mi pralkę, przez oko do pralki mi fekalia weszły. No wie pani, to jest coś okropnego. No, żeby nie zabezpieczyć tego, żebyśmy tu lata już w tym smrodzie siedzieli, to jest naprawdę nie do przeżycia to wszystko. Droga zamienia się w śmierdzącą rzekę, którą płyną wszystkie nieczystości z kanalizacji. W efekcie piwnice ich domów są zalane, a na drodze utrzymuje się ogromny smród. My za każdym razem, po każdej burzy mamy po prostu rzekę, pływają pod paski, tak jak tutaj widać praktycznie. Mówię, dzieci wychodzą na podwórko, są potem chore, nikt tego nie sprząta, my musimy to za każdym razem sprzątać. To tak nie może być. Wszystkie odpady, które są w kanalizacji, to tu są na ulicy, a przychodzi upał, to jest okropny smród. Kto się w ogóle tym tematem naprawdę zajmie i żeby to jakoś uregulować? Po raz kolejny interweniują i proszą o pomoc. Obawiają się o swoje zdrowie. No ja tego nie mogę zrozumieć po prostu, bo to już jest nie pierwsza interwencja i po prostu urząd miasta udaje, że się nic nie dzieje. To jest notoryczne. Każde większe opady, to wszystkie ścieki z osiedla, co są stałego, to wszystko to tutaj spływa. Mimo ich licznych interwencji od ponad 4 lat, nadal nie znalazło się rozwiązanie tego problemu. To jest, nie wiem nawet do kogo się zwrócić, jak to ująć tą sprawę, bo to nie jest pierwszy raz i urzędnicy o tym wiedzą i nas zostawiają z tym problemem za każdym razem. No. Po każdej ulewie mieszkańcy sami sprzątają chodniki, usuwając z nich śmieci, które płyną wraz z wodą. Sami musimy wszystko sprzątać, chodniki, całą ulicę. Proszę zobaczyć, w dniu dzisiejszym została ustawiona barykada, żeby cokolwiek nie wlało się. Podwórko pływa w fekaliach, nikt tego nie sprząta. Dzwoniłam z interwencją w tej chwili na straż pożarną, gdziekolwiek indziej nikogo nie ma. Nikt się z nami nie interesuje. Prosimy naprawdę o pomoc i zająć się tym wszystkim, bo tu mieszkają małe dzieci praktycznie i starsi ludzie i to też wpływa na nasze życie. Mieszkańcy ulicy Energetyków są już zmęczeni brakiem rozwiązania i pomocy. Załamują ręce. Ja mam tu właśnie pytanie do władz miasta. Co się dzieje z pieniędzmi, które dostali z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji? Ja rozumiem, że jest potrzebna nowa kanalizacja, ale starą też można byłoby przerobić. Tak się urząd miasta chwalił, że tyle pieniędzy dostali z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji. To proszę tutaj przyjechać i trochę tych pieniędzy tutaj zainwestować, bo chyba my też mieszkamy w tym mieście, płacimy podatki i chyba nam się coś też należy od miasta, prawda? Jak długo jeszcze będą musieli zmagać się ze śmierdzącym problemem?